Dzień dobry! Mapa Westfield powróciła w końcu. Jedna z najlepszych map wróciła do WoTa. Wiem, że wielu z Was jest takich nowych graczy, którzy jeszcze nawet nie mieli przyjemności grać na tej mapie. Zresztą nie tylko na tej mapie, na tych nowych, starych, które powróciły. To widać, doskonale widać, jak gracze się rozjeżdżają. Nie mają zbytnio pojęcia, gdzie jeździć na tych właśnie nowych mapach. Tak więc dla tych nowych i zresztą dla tych nawet starszych, zobaczymy, jak Westfield wygląda po ala dostosowaniu do nowych konsol. Zobaczymy, czy mapa się zmieniła i porozmawiamy sobie. Kilka słów powiemy, w które miejscówki warto jechać. Ogólnie mapa jest świetna, dlatego że na tej mapie każdy jeden pojazd się odnajdzie. I artyleria, i czołgi lekkie, czołgi ciężkie i tak dalej, słuchajcie, naprawdę mapa jest świetna. Dodatkowo, słuchajcie, bardzo jest istotną sprawą wiedzieć, gdzie należałoby pojechać. Czołgi lekkie, średnie, zobaczcie, w to miejsce, zaczynając od tej strony, akurat tak jak ja zaczynam, bardzo okupywane jest i nawet jak zaczynacie z drugiej strony, pamiętajcie, że tutaj możecie być wyświeceni od pojazdów właśnie, które tutaj sobie stoją, gdzie akurat ja jestem. Czasami jest tak, że pojazdy z przeciwnej drużyny będą podjeżdżały pod górkę tutaj na linii, linia K, tak? Tak jest, na linii K. Pojazdy z dobrym opuszczaniem działa. Możemy pojechać sobie właśnie tutaj na miejscówkę C4. Tu jest taka specyficzna górka, gdzie możemy fajnie pograć na wieżę. I zobaczcie na to. Jest pierwszy chętny. Tutaj na tą miejscówkę musicie bardzo uważać. Dlatego, że light... Aha, tamten light pojechał tamtą stroną. Lighty tutaj mogą Was wyświecić i raczej starajcie się jechać szybkimi pojazdami. O, tamten light jest osamotniony, on już kompletnie jest, można powiedzieć, zgubiony, nic nie zrobi, trochę kiepsko zagrał, dlatego że sam pojechał. Większość jego drużyny pojechała zupełnie w inną stronę, a dla kogo on ma tam świecić? Nie ma po prostu wsparcia, no i jest już praktycznie po ptokach. Tak jest, dobra. Dodatkowa sprawa jest taka, że nawet jeżeli prawa strona nam puści, tamta górka pęknie, my w tej pozycji możemy fajnie sobie właśnie tutaj, kurczę, przeciwników obijać, dlatego że będą oni jechali bokiem do nas. O, tam jeszcze jest jakaś niszczareczka. Ogólnie tak spoglądam na mapkę, ale ona nie jest jakoś mocno zmieniona. Może więcej krzaków jest pododawanych. Bardzo fajnie wygląda mapa Overlord. Również ją Wam zaprezentuję. W porównaniu do tej wcześniejszej wersji jest dużo, dużo więcej krzaczorów. Bardziej ona przypomina mapę, właśnie akurat tą wersję mapy z wersji PC-towej. Również Miasto Duchów też bardzo fajnie wygląda. Postaram się po prostu Wam pokazać te mapki, które powróciły. Te mapy kiedyś były, one wróciły. Ci gracze, nowi gracze, którzy nie grali, starajcie się po prostu zobaczyć w tych starszych materiałach. Wpiszcie sobie Westfield i mniej więcej gdzie należałoby pojechać. To jest naprawdę świetna mapa, ale bardzo zdradliwa. Musicie bardzo uważać. Dobra, mamy parówę bokiem. Są i artylerie. Akurat tutaj jest bitwa spotkaniowa. Miasto, znaczy baza jest w mieście. No i dobra, tu chyba góreczka nam padnie, słuchajcie. I to jest właśnie ta górka, gdzie warto jechać pojazdami z dobrym opuszczaniem działa, tak jak nasz ekran. No, ta fałka bardzo kiepsko akurat wybrała sobie miejsce. Dobra, mamy maszynę. Jest 9 do 11 na naszą niekorzyść, ale to słuchajcie, nie jest jeszcze koniec bitwy. Sporo czerwonych jest na moich plecach. Zawsze, słuchajcie, możemy później wyciągać przeciwnika pod działa tych pojazdów, które akurat stoją po drugiej stronie. Czyli nasze niszczarki przeważnie tam jadą niszczarkami. Ups. Dobra. Jedzie ta maszyna. Uparła się, widzę, na mnie ostro. Dobra, ma kolejny raz gąski.
No i chyba zejdzie. Że ja zbytnio nie mam wsparcia, ale to nic, spokojnie, daliśmy radę. Jest 8 do 9, tak więc i teraz zobaczcie, co się dzieje na linii A. Jadą właśnie pojazdy. Gdyby tutaj było więcej czołgów w tej pozycji, gdzie ja jestem, bez żadnego problemu można by było te artylerie uratować. Dlatego, że te pojazdy byłyby bokiem ustawione. Aha, tu mamy obiekta, dobra. Jedną artę nam zniszczyli. Tu jest ósemka, na razie nią się nie będziemy mocno przejmować. Tak, na plecach mamy ISA 7. Ciągle dwa kwadraty żyją w drużynie przeciwnej. A najbardziej właśnie na tej niszczarce mi zależy. Bardzo dobrze, nie ma już jej. I teraz możemy podświetlać. Cały czas musimy pamiętać o tym, że jest IS 7, a tutaj jest Defender. Ale coś moje niszczarki kiepsko współpracują. W porównaniu do właśnie tych innych map, Westfield nie jest aż tak mocno zmieniony, szczerze powiem. Jednak chyba największe takie zmiany są na mieście duchów. Bardzo fajnie miasto duchów wygląda. Dużo, dużo lepiej niż w poprzedniej wersji. Również bardzo fajnie wygląda Overlord. No i dobra, zobaczcie, podjeżdża sobie Isek. Odbicie. No tutaj drużyna przeciwna bez Lighta, no będzie miała naprawdę bardzo, bardzo kiepsko. Ale jeszcze ciągle są dwie artylerie, przydałoby się je skończyć, aby te nasze niszczarki miały spokój. Ja najpierw chyba skupię się na ISie 7. Niby mapa nie wygląda, żeby była ona mocno, znaczy no jakaś bardzo ogromna, duża, ale jest gdzie pojeździć. No i dobra, został na hita. Teraz wypadałoby zająć się tymi dwoma kwadratowymi. Teraz wam pokażę te góreczki, gdzie właśnie warto pojechać, czy to z tej strony, gdzie ja zaczynałem, czy z drugiej strony. Tutaj jest przeważnie przepychacz na tej oto właśnie górce. Świetnie się gra pojazdami z dobrym opuszczaniem działa, ale również musicie zająć dobrą pozycję, dlatego że no jest jednak sporo tutaj miejscówek, gdzie możemy te pojazdy, które właśnie będą próbowały grać na wieżę, mieć je po prostu bokiem. Dobra, została jedna arta. Bardzo fajnie. No, ogólnie słuchajcie, nie ma jakichś, nie wiadomo, jakoś mocno spektakularnych zmian, ale no, bardzo mnie to cieszy, że akurat ta mapa wróciła. Jest to jedna z lepszych map w grze World of Tanks. Westfield w końcu powrócił. Bardzo mnie to cieszy. Pewnie wielu starszych graczy również. Tak więc słuchajcie, nic innego, tylko szaleć na Westfieldzie. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.